Niektórzy zawodnicy nie mają zbyt dobrego sezonu, co może owocować w ich Downgrade FIFA 22 i z tej okazji dzisiaj już wam pokażę Wam moje przewidywania największych downgrade'ów właśnie w FIFA 22. Standardowo mam dla Was wyzwanie 70 górę w ciągu godziny od dodania tego filmu równa się z kolejnym odcinkiem i jutro, a za 100 łapek górę się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 łapek pod tym film dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane wszystkie osoby, które ostatnio stawił suba na moim kanale, które pozdrawiam oraz wszystkie osoby, które w tym odcinku chciałem, żeby je pozdrowił. A jeżeli ty chcesz się w kolejnym odcinku, to dostaw suba oraz napisz piszka FIFA. Ja się w kolejnym odcinku. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Dejali, który ma bardzo słaby sezon. Piłkarz ten, przez kontuzję, w tym sezonie stracił 10 meczy. Ale sprawdzając to, jak rzadko on gra, oraz jak on jakoś na tym boisku prezentuje, to stwierdzam, że piłkarz ten zajęcił bardzo duży regres. A bardzo dobrze się, oczywiście, zapowiadał. Piłkarz w tym w premier league rozegrał zaledwie 9 meczy, co, jak na takiego piłkarza, jest no, według mnie bardzo słabym wynikiem. I do tego przez cały sezon ogólnie rozegrał 20. Meczek, w których strzelił 3 bramki, rozlatował 4 asysty. No nie oszukujmy się, wynik bardzo słaby. No i wszystko zapowiada się na to, że podczas FIFA 22 piłkarz ten dostaje downgrade, a. według mnie będzie wynosił on 2 i karta Anglika będzie miała 81 overall. Czy będzie ona grywalna? Nie mi to oceniać, aczkolwiek myślę, że downgrade dla niego jest jak najbardziej zasłużony. Następnym piłkarzem jest Kepa Rizabalaga, który ma, no nie oszukujmy się, fatalny sezon. Piłkarz na początku, kiedy jeszcze grał, stracił bardzo dużo bramek. No patrząc, co zagrał on w tym scenie 9. Meczy w stracił 8 bramek, zachował zaledwie 4 czyste konta, Oraz do klubu przyszedł nowy bramkarz, który bardzo szybko go ze składu wygryzł. No i wszystko zapowiada się o to, że albo Kepa odejdzie z klubu, albo będzie próbował jeszcze jakoś walczyć o ten skład. No wiemy, że Kepa jest na ten najdroższym bramkarzem na świecie po jego transferze właśnie z Atletico Bilbao do Chelsea. No i według mnie piłkarz ten dostaje na downgrade, a który według mnie mógłby wynosić nawet 3. No karta ta nie będzie wyglądała ani trochę według mnie dobrze, bo jest to niski bramkarz. No pod silnik FIFA wiemy, że w niscy bramkarze zazwyczaj sobie rady nie dają. No, ale musicie się tam oczywiście zgodzić, że downgrade dla piłkarza z Chelsea jest jak najbardziej zasłużony. I teraz przed czas na Pikę, który, no nie oszukujemy się, nie może zajeczyć tego sezonu najbardziej udanych. Wiemy, że generalnie Barcona z początku sezonu nie radziła sobie ani trochę, według mnie, dobrze. Po drugie, Pikę przez bieg oraz kontuzję traci bardzo dużo meczy, a także kiedy już to nie prezentuje on zbyt wysokiej formy. No i według mnie wszystko zapowiada się na to, że właśnie Hiszpan dostaje downgrade'a podczas FIFA 22, które według mnie może wynosić nawet 3, wtedy overall Hiszpana będzie wynosił 83 karta, będzie wyglądał, no jak teraz wygląda słabo, teraz myślę, że będzie jeszcze wyglądał, według mnie jeszcze gorzej. No wiemy, Pika jest bardzo zasłużonym piłkarzem dla tego klubu, no ale chyba to jest już podpłynie czas, żeby z tego klubu odejść, gdyż no wszystko, po prostu wszystkie znaki na nie pokazują, że już po proli ten piłkarz karierę będzie po prostu kończył. No kto z Was ogląda mecze Barcelony wie na pewno o czym mówię, no i według mnie downgrade jest jak najbardziej zasłużony. I co to zostajemy w Barcelonie, następnym zawodnikiem jest Sergio Busquets, który szczerze mówiąc, jak dla mnie, dla kibica Barcelony jest dużym z rozczarowaniem tego sezonu. No, piłkarz ten czasami gra jakby nie chciał, głupie straty, nie pokazując zbyt dużo serca na tym boisku. I myślę, że Busquets może być jednym z tych piłkarzy, którzy w niedalekiej przyszłości także klub Dumy Katalonii opuszczą. No co jeszcze mogę tej więcej powiedzieć, według mnie piłkarz tak samo jak piłka zasługuje na downgrade o 3 i tak ty będzie wyglądała jego karta, jak teraz widzicie na ekranie, no ale no piłkarz ten no na pewno myślę, że no nie prezentuje swojej najlepszej formy, jaką by mógł, może to jest tylko kwestia sezonu, ale szczerze mówiąc z każdym sezonem, kiedy patrzę na grę Hiszpana, coraz bardziej w to wątpię. No i według mnie downgrade jest dla tego piłkarza zasłużony, a co wy sądźcie? może są na ty jacyś kibice barcony, którzy się też na ten temat wypowiedzą, no wasze zdanie czekam oczywiście a dole w komentarzu. I teraz czas na pierwszego i w sumie jedynego Polaka w w tym odcinku a jest to Jakub Płaszczykowski, do którego mam duży sentyment i bardzo tego piłkarza szanuję, aczkolwiek uważam, że na pewno on dostaje downgrade'a podczas FIFA 22, gdyż wiemy, że przez kontuzję, wiek, piłkarz ten już ma w 36 lat. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz dostanie downgrade'a i nie oszukujemy się, patrząc na innych piłkarzy z Ekstraklasy jest to po prostu według mnie. Nie fair, ma on jako jedyne złotą kartę 75 overalla. I według mnie, Polak może dostać na downgrade o 5 i wtedy będzie ostrebną kartę, która będzie miała 70 overalla. No i co mogę tutaj więcej powiedzieć? No, Błaszczykowski w tym sonie rozegrał 9 meczy, w których strzelił 3 bramki, ale żaden ten mecz nie grał przez całe 90 minut. No wiemy, że zdrowie mu to nie pozwala. Dużo się słyszy nad tym, że piłkarz to nie pojedzie na mistrzostwa Europy, które odbędą się już w czerwcu, i według mnie jest to bardzo możliwe no czy szkoda czy nie, no to już nie mi oceniać, no ale myślę, że na pewno Błaszczykowski nie jest w tej formie, z której go wszyscy pamiętamy, kiedy piłkarz ten grał bardzo dobrze no i downgrade chcąc nie chcąc jest dla tego piłkarza zasłużony. I przechodzimy teraz do Paulo Dybali, który także trzeba powiedzieć ma bardzo słaby sezon, czy tutaj kontuzja, czy gorsza dyspozycja wielu kibiców Iventusu także twierdzi, że Dybala po prostu powinien z tego klubu już odejść gdyż no wszystkie oczekiwania jakie w nim były coraz bardziej spadają na dół i coraz mniej osób już wierzy w to, że jeszcze Dybala kiedykolwiek odpali. Wiemy, że mą Czasami lepsze momenty, ale także się często zdarzają te gorsze. Piłkarz w tym stanie rozegrał 16 meczy, w których strzelił 3 bramki, rozdał to 2 asysty. No wynik, według mnie, bardzo słaby. No i wszystko to zapowiada na to, że piłkarz ten dostaje downgrade, który, według mnie, będzie wynosił 2 i tak będzie wyglądała jego karta, jak widzicie teraz na ekranie. I także uważam, że Dybala podczas letniego okienka transferowego będzie mógł odejść z klubu Starej Damy. A co o tym piłkarzu staniecie wy? Na Wasze zdanie czekam na dole w komentarzu. I ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest Eden Hazard, który przez kontuzję. I tak dalej, zapowiada się wszystko a to, że, pole wielki potencjał tego piłka, że zostanie zmarnowany. Częste kontuzje po przejściu do klubu z Madrytu no, powodują to, że coraz mniej myślę, już osób pamięta o tym, jak kiedyś Azart dobrze grał. W tym nie rozegrał on zaledwie 14 meczy, w żadnym z tych meczów nie rozegrał pełnych 90 minut. A także już minął rok od kiedy Azart nie rozegrał 90 pełnych minut, co jest czymś strasznym. Wiemy, że Azard przechodził do Ralu jako następca Cristiano Ronaldo, a teraz wszystko zapowiada się na to, że piłkarz ten no, za niedługo może opuścić nawet już klub Realu Madryt. No i co mogę więcej jeszcze powiedzieć, no piłkarz ten w Premier League był najczęściej faulowanym piłkarzem z tego co się orientuje w historii tej ligi, a po przejściu do Realu Madryt, no jest to po prostu kontuzja za kontuzją. No i według mnie przez coś takiego, że piłkarz ten mało gra zasługuje on też na downgrade, który według mnie może wynosić 3 i wtedy karta belga będzie miała 85 overalla i myślę, że taki overall będzie jak najbardziej adekwatny do tego co się teraz z tym piłkarzem dzieje. No, wiemy, że nawet się mówi o tym, że po operacji kostki Azart może nie zagrać już nigdy w piłkę nożną, czego mu oczywiście nie życzę. No, ale nie wygląda to zbyt ciekawie. Teraz z tego co widzę, piłkarz ten dopiero za miesiąc wróci do gry w piłkę. A też nie jest to jakieś zbyt pewne, bo wiemy, że ta kontuzja się może jeszcze przedłużyć. Czy zdecyduje się na tą operację, to zobaczymy. Czy pojedzie on także na euro, który odbędzie się, jak to mówiłem, już w czerwcu? To jest nic nie niewiadomego. No, ale według mnie, downgrade dla Belga po prostu jest nieunikniony podczas FIFA 22. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się Stawcie łapkę w górę pod tym. Filmem, jak to wiem, za 100 apek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii. A każde 30 apek pod tym filmem dodatkowy w kolejnym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, już nie ma Cześć!